w związku z licznymi pytaniami mieszkańców osiedla Lotnisko w sprawie możliwości usytuowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 na wysokości osiedla pomiędzy rondami, czyli na ulicy Warszawskiej, przejścia dla pieszych, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie takiej możliwości. Odległość pomiędzy przejściami na wskazanym odcinku wynosi około 900 metrów, co utrudnia mieszkańcom korzystanie z ciągów spacerowych Lasu Rudnickiego. W poprzedniej kadencji radni zwracali uwagę na brak przejścia wyżej wymienionym miejscu. Niestety w tamtym czasie nie wykazano chęci ani dobrej woli, by problem rozwiązać. Co prawda, zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich sytuowanie, stanowi, iż na przejściu dla pieszych powinna być umieszczona wyspa dzieląca jezdnię ograniczona krawężnikami o szerokości nie mniejszej niż 2 metry, w szczególności na jezdni dwukierunkowej między skrzyżowaniami o liczbie pasów co najmniej 4. Dotyczy to tej ulicy. Kończąc. Niemniej przykład przejścia dla pieszych na ulicy Chełmińskiej w pobliżu restauracji i hotelu Rad, zdjęcie w załączeniu, pokazuje, że jak się chce, to i można.